Witam serdecznie. Jak widzicie, odnalazłem chyba wejście do tego wszystkiego. Dla tych, co nie oglądali poprzedniego odcinka, przypomnę. Zakończyliśmy tutaj, na tych ruinach, ostatnio odcinek i nie mogłem znaleźć wejścia do podziemi. Ale biorąc pod uwagę, że już mamy doświadczenie, że takie rzeczy mogą się gdzieś przenosić i robić, że może być to jako skarb Brytanii czy coś innego, zacząłem tu chodzić po okolicy i znalazłem, że tu jest wejście do starej piwnicy. No to cóż, idziemy tą starą piwnicę zobaczyć. Pokazują tutaj nam jakieś dwa skarby. Może to pójdzie w tym kierunku i tu wyjdziemy, a może pójdzie to w tym kierunku i tu wyjdziemy. Zobaczymy. Ja jeszcze tego sam nie zbadałem. Dobra, gdzie my tu możemy gdzieś wejść? Co tu jest? No i proszę, jest jakieś wejście. Rozgwieżdżone. No i jak widać, będzie ciężka przeprawa. Wow, wow. Czy to nie jest trujące czasami? No właśnie, jest trujące. Właśnie dlatego tak to pomyślałem. Ale my tak sobie lecimy, a może popatrzmy, czy coś nam po drodze nie zostało. Jak widać, tego jest więcej, tych duszących rzeczy. Nie za bardzo wiem, w którym kierunku możemy iść, ale chyba mi się wydaje, że tutaj. Chyba tędy było najbezpieczniej. Zobaczmy, czy czegoś nie pominęliśmy, że coś nam nie zostało na dole. To jest. Tam jest gaz, więc gazu chyba nie potrzeba, żebyśmy wyciągali. Znaczy przez niego przechodzili i żebyśmy ginęli, no ale. Te miejsca mają to do siebie, że trzeba znaleźć bardzo ukryty skarb. W jednym miejscu byłem, przeszłem całe i gdzieś musiałem ominąć jedną sprawę, która jest najbardziej istotna w całości. I będę musiał to powtórzyć. To jest pod tytułem Skarb Brytanii chyba. Potem już drugie z takimi kluczami, żeśmy bardzo uważali przy przejściu i już wtedy poszło to, że wszystko znalazłem. Tego bardzo często włączam wzrok od dyna, żeby sprawdzać, co się dzieje. Gdyby coś było, powinno nam się przyświecić. Są to jakieś podziemie, labirynty, ale bardziej mi się podobały, niestety, to jest taka prawda, no, inna epoka, niby wcześniejsza, ale lepiej to wyglądało w Origin Odyssey, chodzenie po starych, no, staroegipskich piramidach i podziemiach, katakumbach oraz coś tam zaświeciło, tak gdyby, zaraz zobaczmy. To mi coś tak zaświeciło z dołu. Się nie okazało, że tam coś ciekawego jest. No właśnie, jak widzicie, jest coś. I musimy tam zeskoczyć. Smells like a trap. No ładnie, musimy sobie podładować zdrowie. Ale żeśmy coś znaleźli. Tak jak mówiłem, coś widziałem, że coś jest. Coś jeszcze brzęczy.
już nie, to było to. Ciekawsze było rozwiązanie po prostu chodzenie po piramidach, po jakichś katakumbach, po etruskich grobowcach. To już tam w czasach rzymskich. Tutaj mamy te rzymskie jakieś takie odpowiedniki, ale na takim na razie nie najwyższym poziomie. To chyba jedno mi się podobało. Czy dwie, bo drugie to jest tam, co nie mogliśmy wejść, tak? Teraz sobie przypominam. Jeszcze nie znalazłem rozwiązania. A to są te takie stare przejścia jakieś. No i mamy znowu coś tu w wodzie. Się trochę boję, czy to jest... Opalę to nam. Dobra, górą przejdziemy. Mam wrażenie, że coś tu gwiżdże. O, to. Oj, teraz jest cisza. No wiecie, o co chodzi. Jakieś księgi czy coś, to... Trzeba zbierać. Być może nawet to się okaże, że gdzieś tu mamy jakiś... Wolfram w końcu gdzieś dostaniemy. To, co bardzo chciałbym znaleźć. Chyba w dobrym kierunku idziemy. I dobrze mówiłem, że tutaj wyjdziemy z tej strony. Tylko żebyśmy zebrali wszystko, co jest do zebrania. Jednak trzeba zapalić sobie latarenkę, bo może się okazać, że jest jakaś odnoga. Nie. No dobra, dochodzimy. Co to jest? Jakieś przejścia. Tu możemy zapalić to do góry. Nie za bardzo. No, tylko tak zrobione jest, że wisi. Myślałem, że będziemy podskoczyć i... Olbrzym. Da zniszczyć. I chodziło o to, czy po prostu nie ma gdzieś tutaj przejść. Nie, nie będzie. Dobra, czyli to jest poza naszymi możliwościami. Zgasło to. Okej. Okay. Yeah, reeks of stale wine. Are those barrels still full? Aha, trzeba po prostu chyba to wszystko odstrzelić. A shaft. I can see something at the bottom, but it's out of my reach. Trzeba, żeby po prostu zalać wodą, to tak jest. Zacznijmy od tego. Co to jest? Zobaczmy, co to ma. Aha, dobra, dobra.
wypadło. Wyjście z tego, co myśmy tu przyszli. Dobra, otworzymy sobie, że gdyby było trzeba wiać. Bardzo szybko. Ciemno, że nie widzę. Musimy sobie zapalić światełko. To o to chodziło, dobra. Co my zbieramy? Wiadro. Zapal to. Pali się, tylko żebyśmy się nie zapalili. Nie ma drugiego, jest tu koksownik. Się. Jeszcze coś możemy zapalić. Jeszcze jedna skrzyneczka. Dobra. No to cóż, zaczynamy. Z tego stanąć. To. No co to jest? Trafić tak idealnie prosto. Chyba tak to będzie najlepiej rozwiązanie. 15 strzałek, powinno nam jeszcze trochę zostać. The wine has filled the shaft bearing my prize with it. I should be able to reach it now. Strona jeszcze nie to. Wszystko, wszystko, tu się leje, tu się leje, tu się leje. No.
wszystko. Chyba wszystkie te butle daliśmy. Drinking horn. It looks valuable. A good find, I think. Czyli znaleźliśmy to, co potrzeba w starej piwnicy. Dobra. No i zobaczmy na mapę. Tutaj żeśmy zakończyli poprzedni odcinek i teraz żeśmy tutaj wyszli. Wszystko zniknęło, czyli to, co mieliśmy na celu do zrobienia, żeśmy zrobili. No i cóż, zmierzamy teraz, zobaczmy tutaj to, co zadanie i jedziemy sobie odsłonić to miejsce. Chociaż mamy tu grobowiec, bardzo mnie korci, ale jakoś po kolejności spróbujmy to wszystko zrobić. Port. Port mógłby się przydać, bo może, chociaż nikt nie wie, czy tam by było dostęp do tego portu. Właśnie o to chodzi. Wiecie, o co mi ten, że jest zaznaczone, że możemy korzystać z szybkiej podróży. Bo takie miejsce mogłoby być ciekawe. No ale dobra, najpierw sobie to zrobimy. Ścieżka tu prowadzi. Jest strasznie zamglone. Chyba noc jest. Moglibyśmy sobie zrobić medytację i władnym okolicach, czyli za dnia to robić. No, ładniejszy obraz będzie, ale może o tym się zaraz zastanowimy. No cóż, kupimy chyba znowu jakąś informację na temat. Good traveler, what seek you? Perhaps I can help. Well worth a little silver, I assure you. 30 może być na pewno. Yes, all right. Tajemnicę to i tak znajdziemy. Right. Let me show you something on your map. Nam coś pojawiło, bogactwo, czego wcześniej nie było. Czyżby to o to chodziło? No dobra, zobaczymy. Ale jakaś ekipa idzie na nas, chyba będziemy musieli walczyć zaraz. Tutaj, kurde, nie strzelaj, gościu. Gdzie jest kolejny łucznik? Tutaj. Bo oni mnie z daleko zaczynają denerwować. Ah!
Goliat, ty trochę za mocny jesteś. Piękna walka. Ktoś jeszcze? Ich tyle było. Jest jeszcze jeden. No szkoda strzały, zostało 10. Idziemy go wykończyć tak. Wszyscy, czy jeszcze ktoś? When will he come to me? God doesn't give a rat's ass about your love life. I know a few things about love. Do you? Or did you hear the chime of my coin purse? Does it matter? No. Not when the village children pelt my door with vegetables, call me old maid and witch. You need someone to protect you from children. Leave your scorn. There is a man. We have secretly betrothed for years, but his father refuses our union. So you will kidnap him and make it look good. His house is near here, surrounded by red flowers. Oh, wait. I will kidnap him? You will know my love by his red hair. And try not to kill his father. That will put a damper on our happy day. I will roast him a fat hen. Or a stew. Would you like that? What do you see? Ooh. Jedno U, ale drugie tam jest coś też. U. Nie za bardzo się wsłuchałem, co ona mówi, bo w tym momencie jakieś odgłosy miałem, które były takie dziwnymi odgłosami, którymi się po prostu trochę przejęłem. Z uwagi na to, że... Coś mi tak kliknęło, jakby coś się wyłączyło w środku gry. Dobra, ale zobaczmy na mapie. Tu są jakieś ruiny. Podejdźmy do tych ruin i zobaczmy, co tam się może dziać. Może coś to z tym związane będzie. Gdzieś bagna, mam nadzieję, że nie utonę. Raczej nie powinienem. I tam jest skarb. Dobra. Jeszcze raz zobaczmy. Czyli mamy coś tu pod sobą. Aha, ale ruiny są takie dziwne, że z tej strony nie możemy wskoczyć, tylko musimy pójść jakby kawałek dalej. I tutaj, dobra. I podejrzewam, że tu trzeba będzie zanurkować gdzieś. Jakieś moje podejrzenia, to widzę, że o kant. I tutaj sobie możemy zapomnieć. Jakiś inny tam sposób, żeby tam wpłynąć. Czyżby od murów?
za dużo kombinuję, trzeba tą wieżę wskoczyć i chyba tamtędy będzie wyjście. Tędy. Co? Czyżby tutaj stąd? Nie pójdę na dół, pójdę. Jesteśmy w jakimś labiryncie. Tu da się w dół? Nie to. Tu jest coś. Chyba znajdę coś, ale co dalej? No, jakaś skrzynia. Szkabaniklu. A sztaba Wolframu? Trochę widzimy, ale nie do końca. Tu trzeba rozwalić. Ajajajajaj. Z tego, że to wpłynąłem, ale tu nic nie ma. Jest skrzynka jakaś, tkanina, dobra, jedną żeśmy przeszukali. Dobra, wypłyjmy tu na górę. Coś jeszcze? No jest jeszcze, koło mnie całkowicie. Właśnie całkowicie koło mnie, tylko nikt nie widzi gdzie. Tam nie dostanę. To nie dziwne, ale trochę tak. Jeszcze raz. Thank you.
No ja wtedy tam wpłynąłem. Gdzieś tutaj. Że jest wszystko, tylko trzeba patrzeć, a to jest po prostu ścianka zabudowana. Dobra, już wiemy wszystko, możemy wypływać stąd. Wszystko. Musimy jeszcze raz z tą kobietą porozmawiać, bo nie za bardzo wiem, co ona mi mówiła. Tak mówię, zwróciłem uwagę na coś innego. Nie przeczytałem to, co było mówione i nie wiem dokładnie, jakie informacje nam dała na tym, gdzie mamy się udać, gdzie szukać. Przyjdźmy jeszcze raz, zobaczmy, czy nam coś udzieli informacji, czy niestety... A ci tu chodzą cały czas. Jakiś list mamy, to przeczytajmy go. Jak z kwiatami. Flying, bring me my love. Spróbować moją miłość, aha. Domek z kwiatkami. Surrounded by red flowers, this must be her love's house. I am here from your love. Who are you? That's the spirit. Let us make your father believe the fiction. Wait, what? What is this? I, the Dread Viking or Eivor, have come to steal your sons. Serve us! The heathens have come to slaughter us in our beds! Gdzie ten tchórz koń mi zjął? Niedaleko, ale tu stoją za dużo straży. Wolałbym konno podjechać niż się z nimi znowu tu siłować. That's it. Keep up the act. Oh, boy, hey. You'll be with her soon. Lay him gently down. Who are you? What is this? Hush, my love. All will be well.
Well, wait. So this boy is your lover, or no? He will be. I have watched him for many turns of the sun. And now he will know of my burning love. Thanks to you. You watched me? That is so strange and unnatural. Romantic. That you would go to such lengths to win my heart, it touches me. In places I cannot speak of. You have my thanks, Dane. Take your reward and leave us. Plow me, soft one. Scythe the weeds from my field. No dobra, pole załatwione. Porwij mi męża, męża żeśmy porwali. Wszystko załatwione. Pełno tu jeździ jakichś gości, jak widzimy. Byłoby dobrze sobie po prostu... My mamy się dostać teraz. Już do tyłu nie będziemy szli do tego portu, chociaż mogłoby być coś ciekawego. Ten grobowiec mnie bardzo interesuje, ale chyba tam sobie zakończymy. Najpierw musimy załatwić to, po co żeśmy tu w ogóle przyjechali. Więc idziemy w tym kierunku. To jest obozowisko i chyba dlatego to wszystko tak jeździ, a my co chwilę musimy z nimi walczyć. A już uważam, że starczy tych walk, więc... Co jest? Co to było? Coś mnie tak... Jakby się coś innego stało. No dobra, ale myślę, że dojedziemy tam, gdzie potrzeba. To, co nam się wyświetla, opuść łańcuch morski, no to jest zadanie z wątku głównego. Na razie sobie to odpuszczamy. Robimy te rzeczy, które są w tej okolicy, żebyśmy trochę odkryli akcji i zdobyli trochę punkcików. Tak pomalutku musimy to wszystko zbierać. Nie mamy co lecieć do przodu. Na tym kościółku chyba jest ten. Miejsce do zsynchronizowania na dzwonnicy i na krzyż. Jesteśmy. No to zobaczmy, co nam to się odkryło przez to. Coś nam się aktualniło. No ta forteca, klasztor, który mamy zdobyć, nic więcej. No coś specjalnie nie było tutaj, jakichś cudów na kiju. No cóż, ten grobowiec mnie tak bardzo interesuje, że chyba sobie do niego podjedziemy, ale najpierw chyba to. Tu na razie odpuścimy wszystko, co jest. Możemy tu potem przyjść, a może los nas tutaj przyniesie jeszcze. Dwa punkciki, żeśmy dostali. Koń nie nasz, ale może być jako nasz. Tak go potraktujmy. Zbieractwem zajmiemy się trochę później, żeby wszystko zrobić. Ja tu chcę zobaczyć, co tu się nam wyświetla. Ten grobowiec mnie trochę interesuje, tak żeśmy zaczęli od chodzenia po jakichś jaskiniach, no to też byłoby ciekawie, żeby coś innego zrobić i tak samo zakończyć, wejdziemy do jakiejś jaskini, czy do grobowca, czyli też chyba podejrzewam, że coś będzie takiego. Artefakt? Artefakty to nie w takim miejscu, coś innego musi być. Was pale as midnight. Please, my love, you must forgive me. I cannot sleep. I cannot eat. Who do you speak to? There's no one here.
We are together now, wife. You will never leave my side, whispering in my ear like a moth's wings. Where is that wailing coming from? It's as if the walls are crying out in anguish. This man is haunted by some terrible deed. Your skin was pale as midnight mist, hair threaded with dew, eyes glassy, limpid, accusing, still so beautiful, so pure. You blew up on the threads at these servers. Dust and bones. Dust and bones. You have done some mischief here. I can smell the guilt of the rotting flesh. No! No! What have you done? He murdered his love. Little wonder he's crazed with guilt. Założyłem tutaj po prostu deski, które do niczego nie pasowały i pokazywało, że przez te deski przeciska się wiatr i tak szumi. Dlatego tak zrobiłem. I jak widzicie, chyba słusznie. Nic więcej tutaj nie ma i nic więcej tu nie wyciągniemy. Zadanie zostało wykonane, bo zniknęło. No to cóż. Chodźmy do tego grobowca. Tylko co, znowu nam zniknął koń? Nie, jest. Myślałem, że gdzieś poszedł się paść. Dalej. Muzyczka nam się włączyła i tak troszeczkę się zdziwiłem. Myślałem, że coś po prostu już na dźwięki reaguje, bo dźwięki dają nam informację, że coś się dzieje. Grobowiec grobowcem, ale to jest chyba w jakiś sposób chronione. Zaraz zobaczymy. Chyba też trzeba znaleźć będzie miejsce, wejście do tego grobowca. Chyba to nie będzie takie proste, jakby się wydawało. Zobaczmy. Cast about this land, my friend. No to może będzie i proste. Są dwa jakieś kurhany. I do jednego jest wejście tutaj z przodu, do tego jest pilnowane. Aha, na tej zasadzie. No dobra, to już wiemy wszystko. Jakiejś wielkiej zagadki nie ma. Jedenaście strzałek, trochę mało. Uwikłaliśmy się w jakieś bijatyki, które... Jest ich kilku. Się chowam i za tym... Jakieś strzałki by się przydały, panowie.
nie mamy nic już w ogóle. Tu są jakieś. Tu widać, że jest coś do. Jest opal, coś ostatnio opali, coś dużo nam się znajduje. Wezmę to, bo to się może nam chyba przydać. Z tego wynika, że jak tutaj to leży, to znaczy, że tutaj nie bez potrzeby tutaj jest. Nic nie widać. No właśnie, już wiemy o tym, że widać, że to trzeba będzie w to rzucić. That burns! Chciałem tylko wyskoczyć tutaj, żeby się... Z którym nic nie widać. W sumie. No i co, tak rzuciłem, że to nie ten? O, zdziwiony jestem. Sztaby złota, no dobra. Znaczy złota, ja mówię w ten sposób, co widać, co jest narysowane. Chyba zrobimy to inaczej. Po prostu postawimy to. Pójdziemy za róg. Mam zamiar się drugi raz poparzyć. Wybuchło w końcu. Wybuchło. Jakaś taka dziwna poświata, że nic nie widać. Słyszycie? Jeszcze raz mi się coś włączyło. Muszę zerknąć, co to się dzieje, bo coś jest nie takiego. Nie chciałbym, żeby po prostu nam się coś... żeby zrobiło. Mamy tu jeszcze jakiś list, czytaj. To już żeśmy czytali. Nam nic więcej nie potrzeba. Wiemy wszystko. Myślałem, że jakiś, no tak jak mówiłem, przydałoby się jakiś taki grobowiec lepszy. No dobra, własnego... własnego wierzchowca przywołajmy. No i co my mamy tutaj? Mamy się udać... O, kawałek drogi mamy. Tutaj mamy dojechać. Konwent świętego Hadriana. Żeśmy tam nie załatwili wszystkich rzeczy jeszcze? Wydawałoby się, że tak. Coś tutaj mamy. Ja bym sobie tu jeszcze podjechał i zobaczył to. To możemy na razie ominąć, bo to jakichś cudów tam nie będzie. Ale tajemnice i artefakty dają nam jakieś dodatkowe plusy, bo już zdobywanie tylko i wyłącznie tam jakieś drobnych, jakbym tak powiedział, to może by sobie na chwilę obecną troszeczkę podarować. Nic aż tak nie kupujemy i nic nie robimy, a to mogą nam dać jakieś punkty do dotyczące o, las. To może być nieciekawie. Może być coś... Wiecie, że w takich miejscach trafiamy na jakieś takie dziwne rzeczy. Ale my wyjeżdżamy z tego lasu. To jest raczej coś innego.
ungrateful peasants! If poetry be... Survey the area. Then I am in... Do góry jest coś do znalezienia i tu jest zadanie, dobra. Znaczy to jest opal chyba, a nie zadanie. A do góry jest tego. To nim zaczniemy z nią rozmowę, najpierw wejdźmy na górę, załatwmy jedną sprawę. Jakiś artefakt czy coś. Co to będzie? Tak myślałem, że będzie jakaś maseczka. Tak tu jeszcze żeśmy znaleźli. You ungrateful peasants! If poetry be the king of... Wszystko? Czy coś jeszcze tu nam wyskoczyło? Wszystko. There are wolves, bears. You will be sorry when I am eaten. Who will sing of your deed? Why were you tied up? A wee misunderstanding between myself and the good folk of the hamlets hereabouts. Your name, good kin? I'm Eivor of the Raven Clan. And now I've freed you, so go about your business. Wait, may I inquire? The dulcet timbre of your voice, the godlike strength of your gait. You are a warrior, yes? A lone skiff bobbing on the sea of opportunity. Wait, what is that on the horizon? Adventure! I... The stars prophesized our meeting. I am the glee woman Aswig the Mellifluous. You have heard of me? No matter. Destiny has made you my muse. I shall follow you, record your great deeds with poetry. This will not make great poetry, Eivor. Do something. Anything. Fleet of foot and long of gait. Oh, Eivor, do I pray to your fate. Coś tu może być jeszcze? Ja mam się jakoś pozbyć chyba, podejrzewam. When danger rears its ugly head, Eivor balks and just stops dead. I pray to your fate. This will not make great poetry, Eivor. Enough. Stop following me. I cannot, for walking in your footsteps has let me sup at the cup of inspiration. You are my life's great purpose. Enough with you. A piffling sum, but I will take it. Aswig, you will have bread and milk for sup tonight. It is surely a day amongst days. Now I thank you, but please, take your leave. Parting is a sorrow that fills my cup to overflowing. Jeszcze nie skończone? This will not make great poetry, Eivor, running from the past with mighty speed to flabbergast. This will not make great poetry, Eivor. Do something. Anything. No, muszę jej pozbyć się, tylko jak? Związać? Fleet of foot and long of gait. Oh, Eivor, do I pray to your fate. Danger rears its ugly head. Eivor balks and just stop. Enough. Stop following me. I cannot,
for walking in your footsteps has let me sup at the cup of inspiration. You are my life's great purpose. Enough. I won't listen to your blabber anymore. First there was a famine, and now look here, a feast! Fare thee well, Eivor of the Raven Clan. Your exploits will live on in me. Now I thank you, but please, take your leave. Fare thee well, brave hero. Perhaps we will meet again. Gods, I hope not. Czyli trzeba było zapłacić konkretną sumę i będzie. Dobra, ale tajemnica zrobiona. Zrobiona. Tutaj chodziło o to, żebyśmy tak tutaj przeszli i ja się chciałem przedostać na drugą stronę. Czyli coś tu jest. Okej, to nawet dosyć dobrze to wyszło. Coś mamy po drugiej stronie i tam przeskoczymy i to chyba sobie zakończymy. O nie, to jest akurat ta po drugiej stronie, co tak mówiłem, że sobie przeskoczymy. To są akurat przeciwnicy. Zobaczmy, co oni tam mają. Przedostaniemy się na tą stronę i z tej strony po prostu pojedziemy już dalej. 13 strzałek, trochę mało tych strzałek mamy. No ale... biorąc pod uwagę umiejętności naszego Wikinga, myślę, że sobie damy spokojnie radę. Tylko musimy wejść na górę. Trzech i skarby. Razy do niego strzeliłem, że już powinien leżeć, a on jeszcze żyje. No, coś tu jest takiego, że mamy. Czyżby coś było do wyrzucenia? Na kogo? Czego tutaj to do zapalania? Czyżby coś tutaj było? Musimy popatrzeć tak sobie z każdej strony. No raczej nie. Tu chyba nie ma jakichś ukrytych rzeczy. Show me what lies ahead. Nic tu nie ma, to jest tylko po prostu taki wymysł. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób. Mamy się dostać tutaj. Po drodze jeszcze mamy tajemnicę, ale jak widzicie, już się nam czas kończy. Więc ja myślę, że podjedziemy sobie w tą okolicę i tutaj zakończymy. Bierzemy konia, który pierwszy lepszy gdzieś tu stoi. Nie musimy żadnego innego brać. Zresztą jak żeśmy poprzednio brali, to jakieś wszcząsu żeśmy dostali. No, ale się okazało, że wszystko gra. To jedźmy tu do góry, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Jakiś kot. Ja!
Ryś nas atakuje niemiłosiernie dziś. No i co, i nic żeśmy z niego nie zgarnęli? Tam jest klucz. Tam jest to, no to dobra, to już wszystko wiemy. Chyba musi być jeszcze jakiś inny ryś. Łapek nie zostawiamy, bo do czego? Ajajaj, niepotrzebnie. Rzuć tego gościa, chłopie. Momentami za szybko działa. Ivor, no coś tu się stało niedobrego. Przeszukanie. Widzieliście, tu jakieś zajączki biegały. Ja muszę zacząć na te zające polować, bo gdzieś miałem ołtarz, na którym coś miałem złożyć, jakieś uszy czy coś innego. Must be blocked from the other side. A to nie te klucze, to musiało być do czegoś innego. Właśnie, już nie po raz pierwszy tak zrobiłem, że szukam czegoś, co jest rozwiązanie, gdzie jest oczywiste. Klucz jeszcze do tego wszystkiego. Więcej nic nie ma. No i cóż, i w tych okolicznościach sobie tutaj zakończymy ten odcineczek, bo i tak go troszeczkę chyba przegięłem, z uwagi na to, że nam tam się chwilę przerwało. No i dobra, w tym miejscu zakończymy tą rozgrywkę. I zapraszam na kolejny, gdzie będziemy już kontynuować część dotyczącą wątku głównego, który nam się w tej okolicy pojawił, czyli w Kent. No ale po drodze jeszcze sobie spokojnie, najpierw zobaczymy ten artefakt, czyli jakąś tajemnicę do zrobienia. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo, kłaniam się.